No cześć, 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 witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator X Roblox i słuchajcie, ponieważ dzisiaj przedstawię wam nową kozacką metodę na to, jak możecie zarabiać ogromne ilości nowych wielkanocnych coinów w Pet Simulator X Roblox. Słuchajcie, dokładnie tak, i ta metoda jest naprawdę OP. Jak sami widzicie, mam teraz 147 bilionów nowych coinów i zajęło mi to jakieś, nie wiem, 20 minut, żeby to uzbierać, więc naprawdę jest całkiem... No, mocna ta metoda. Jedyne co potrzebujecie, to udać się na Cat Taiga i potrzebujecie do tej metody auto clickera. Musicie mieć też jakieś pety, nie muszą być jakieś nie wiadomo jak mocne, ale żeby po prostu niszczyły to w miarę szybko właśnie coiny z tego świata. I jedyne co teraz musicie zrobić, to po pierwsze pobrać właśnie auto clickera. Już wam zaprezentuję, jakie ja używam. O, ja używam właśnie takiego OP Auto Clicker 3.0. Link do niego może dam wam w opisie, jeżeli nie zapomnę oczywiście. I tutaj ustawiacie czas na 1 milisekundę i po prostu patrzycie, na jaki tutaj macie ustawione start. I teraz kolejną rzeczą musicie zrobić, to wejść w settings, dać pet sending na single, ustawić się gdzieś mniej więcej w takiej pozycji, myszkę dać w to tak miejsce. I teraz na klawiaturze kliknąć prawą albo lewą strzałkę i po prostu włączyć autoclickera. I jak sami możecie zauważyć, zarabiamy ogromne ilości nowych coinów w mega, mega szybki sposób. Po prostu już mam 1 bilion, więc jak sami widzicie, jest to dużo bardziej efektywne niż niszczenie skrzynek, nie wiem, na ostatnim świecie czy tych nowych coinów. No tutaj to po prostu idzie tak i już się ma, nie? Więc jeżeli odcinek był pomocny, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, będę wam wdzięczny. Możecie wbić na Discorda. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć. Siema.